Dziś obchodzimy spotkanie wigilijne, panie redaktorze. Dzisiaj spotkanie wigilijne dla pracowników kadry kierowniczej, rady nadzorczej, delegatów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej wraz z największymi dostawcami oraz zaproszeni goście. Tutaj będzie, widzę, że to jest pani prezydent, ale kto jeszcze? Pani prezydent, miał być starosta, widzę, że jest sekretarz powiatu, przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i prezes Dolnośląskiego Zrzeszenia Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich. Dokładnie tak się nazywa. Rozumiem, że to będzie podsumowanie też całego roku. Proszę powiedzieć, jak wyglądał rok i jakie były sukcesy i jakie rozwiązania były poczynione? Tak, to jest podsumowanie 11 miesięcy. Jak co roku takie spotkanie robimy. W tym roku cieszymy się dobrym sukcesem, jeśli chodzi o finanse, bo to jest przede wszystkim interesuje i nas, pracowników, i naszych dostawców, członków spółdzielni, żeby kondycja finansowa była jak najlepsza. I w tym roku możemy się pochwalić, że taka kondycja finansowa jest bardzo dobra. Natomiast jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, nie ukrywamy, że mamy kilka planów. To są plany związane z eksportem naszych produktów. Nawet teraz w piątek, najbliższy piątek mamy spotkanie, czyli za tydzień, w ten piątek mamy spotkanie z przedstawicielami z Chińskiej Republiki Ludowej. Przyjeżdżają tutaj do nas, do Ostrowa, do naszej mleczarni. Są zainteresowani produktami. Mam nadzieję, że czymś ich skusimy. Chcę pan jeszcze powiedzieć, ile spółdzielnia zatrudnia pracowników? Jest zatrudnionych ponad 70 pracowników pełnoetatowych. Poza tym, przez to, że mamy gastronomię, zatrudniamy również pracowników na umowę zlecenie. Jaki zasięg ma mleczarnia? Sprzedajemy produkty głównie, nasz główny rynek to Dolny Śląsk, tutaj powiat ostrowski, wiadomo, Wielkopolska, Opolszczyzna, to są te nasze główne rynki odbioru. Ale też w chwili obecnej sprzedajemy do krajów Europy Zachodniej nasze produkty i do Niemiec. To jest największy nasz odbiorca w Niemczech. Dokładnie w Berlinie firma, która kupuje od nas ser, który nie jest w Polsce. Tutaj próbowaliśmy go puszczać na rynek. Nie jest przez konsumentów zauważalny. Jest to produkt do rynku azjatyckiego przede wszystkim. Jest to okazja, że może to jest spotkanie takie wigilijne, to może jakieś życzenia do ludzi, którzy będą oglądać. Tak, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym konsumentom, wszystkim naszym pracownikom, bo wszystkich z osobna może nie uda mi się wszystkim złożyć życzeń, oraz wszystkim dostawcom, potencjalnym dostawcom, może takim, którzy będą chcieli do naszej spółdzielni dołączyć, oraz wszystkim naszym tutaj ostrowianinom. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie ona ma i jak wpływa na powiat ostrowski? Jakie ma znaczenie i jak wpływa się na rozwój w ogóle naszego powiatu? Powiat ostrowski składa się z 8 gmin, w tym z 7 typowo rolniczych. W związku z tym trudno by było powiedzieć, że taki zakład jak Spółdzielnia Mleczarska nie ma wpływu na to, co dzieje się w całym powiecie. Mamy wielu hodowców bydła, którzy odstawiają swoje mleko i istnienie takiego zakładu gwarantuje im pracę i dochody. Czy na wypadek na przykład jakiegoś upadku, czy nie upadku, chodzi mi, że bo teraz zbliża się taki okres w gospodarce, że jest spadek, czy na wypadek właśnie takiej sytuacji, czy powiat może jakoś pomóc takiej spółdzielni? To znaczy powiat jako taki nie ma możliwości pomocy finansowej w sposób bezpośredni, ale oczywiście służby powiatowe mogą wspierać zarówno zakłady typu mleczarnia, jak i również zrzeszenia hodowców, na przykład w sytuacji, kiedy trzeba pozyskiwać jakieś środki zewnętrzne, na przykład unijne. Jeżeli chodzi o mleczarstwo w Polsce, no rok 2017 był jednym z lepszych roków dotyczący cen skupu mleka, cen wyrobów mleczarskich. No niestety ta koniunktura już z końcem roku w tej chwili się pogarsza. Następują spadki cen na rynkach światowych, cen wyrobów mleczarskich, a co za tym idzie, również będzie spadek zmuszony być cen skupu mleka. No myślę, że ta korekta nie nastąpi jeszcze na koniec roku tego, no ale początek roku to będą korekty cen skupu mleka i cen wyrobów mleczarskich. Wiadomo, zawsze po okresie świątecznym zbierają się nadwyżki surowca, który trzeba przetworzyć. No, przetwarzamy to na wyroby długo
przetrzymujące się, a więc mleko w proszku, mleko UHT, no i wiadomo, że te zapasy będą się odkładać, a w związku z tym, że zapasy będą się odkładać, również będą się zamrażać pieniądze i ten obrót gotówką będzie coraz gorszy i spółdzielnie będą miały takie kłopoty, powiedzmy, ze zbyciem surowca w okresie świątecznym. Jak sytuacja właśnie takiego spadku, jak długo może potrwać? No trudno powiedzieć, jeżeli ostatni kryzys, jaki był w mleczarstwie, to trwał półtora roku. Ja mam taką nadzieję, że ten rok 2018 nie będzie takim rokiem, jak był 2014 czy 2015. Będzie lepszym rokiem, no ale musimy zawsze się liczyć z tym, że po dobrej koniunkturze przychodzą te spadki, przychodzą korekty i uważam, że taki okres może nastąpić w tym pierwszym kwartale 2018 roku, a później być może również się odbije, to odbiją się ceny w mleczarstwie po miesiącu kwietniu i wtedy również będzie następowała zwyżka cen i wyrobów i skupu mleka, bo o to przede wszystkim chodzi producentom, żeby te ceny były jak najwyższe, żeby osiągały dobry przychód z tytułu produkcji mleka. Ostrowska Spółdzielnia Mleczarska to firma z wieloletnią tradycją. W przyszłym roku będzie obchodziła 130 lat od daty powstania. Wyrobiła już swoją markę, znalazła swoje miejsce na rynku polskim, jak i zagranicznym. Dzisiaj mogliśmy usłyszeć o tym, że zdobywają również rynki europejskie, mają świetne kontakty chociażby z Niemcami, a dla nas jest to również promocja Ostrowa Wielkopolskiego. Na każdym z tych produktów jest nazwa, że wyprodukowano w Ostrowie Wielkopolskim. Tak więc jest to dla nas rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. Poza tym jest to bardzo dobre miejsce dla zatrudniające wiele mieszkańców Ostrowa i to jest jeden również z istotnych elementów. Firma świetnie prosperuje, poszukują coraz to nowego asortymentu, który jest w sklepach rozchwytywany i świadczy to o tym dużym zaangażowaniu również zarządu, Rady Nadzorczej, wszystkich pracowników, świadczy o dobrej jakości ich produktów, co nie jest bez znaczenia dzisiaj. Zadałem się właśnie takie pytanie w trakcie, jak o tym, że oni się otwierają na różne rynki zbytu w Niemczech i słyszałem właśnie dzisiaj, że też Chiny wchodzą w grę. Czy to też wpływa oprócz tego, że promocja, czy jakoś inaczej wpływa na miasto, że pozwala to właśnie na rozwój jego jeszcze większy, czy jakoś otwierają się jakieś nowe inwestycje dla miasta dzięki temu też? O inwestowaniu w tą firmę właśnie wypowiadał się pan prezes, który mówi, że jest jakby nieodzowne w ich najbliższych planach inwestowanie w rozwój, czyli przeznaczanie zysków z prowadzonej działalności na wzbogacenie infrastruktury tej spółdzielni. A to pozwoli im na konkurowanie z innymi firmami na terenie Europy, a z tego co słyszymy to również w Chinach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.